Cześć. Dzisiaj omówię nowy nabytek. Jest nim bipod. Aluminiowy bipod wykonany w Polsce. Słuchajcie, bipod od mistrza Polski w strzelectwie długodystansowym. Facet naprawdę wie, co robi, skoro sam jest strzelcem i to najwyższej półki. Bipod pochodzi z firmy Shooting Bipod, a mówimy tutaj o panu Marku Paprosie. I teraz omówię wam bipod. Bipod jest świetnie wykonany. Może trochę takich danych technicznych wam wrzucę. Jak go opuścimy max na dół, jesteśmy w stanie opuścić go 12 cm, że podstawa jest 12 cm od podłoża. Max na górę, karabin mamy na wysokości 25 cm, czyli zakres regulacji jest gigantyczny. Cały bipod waży 750 gramów. Słuchajcie, to jest piórko. Naprawdę jest leciuteńki, a przy tym jest niesamowicie sztywny. Pan Marek, robiąc te bipody, robi je... Nie ma adaptera do szyny RIS. Nie wiem, może ma taką możliwość, że na dodatkowe życzenie dorobi taki adapter do szyny RIS. Tego to już musicie, jeżeli będziecie zainteresowani, podpytać samego pana Marka. Pan Marek robi to z taką wkładeczką, która tutaj jest na śrubeczce przykręcona. To jest wkładka pozwalająca montować nam karabin, który jest wyposażony od spodu w szynę RIS. Czyli w tą taką szynę TO-ową, nazwijmy to. No, my jak sam raz korzystamy, i ja, i syn korzystamy z szyn RIS, także ja dorobiłem tutaj, zamocowałem uchwyt RIS. Zresztą firmy UTG. Dalej do bipodu. Konstrukcyjnie, tak jak powiedziałem, konstrukcyjnie jest to aluminium. Jest anodowany. Chyba anodowany, czy anodyzowany. No jakoś tak, anodowany. Przynajmniej ten. Pan Marek robi je w dwóch wersjach. Albo właśnie anoda czarna, albo anoda bezbarwna, czyli dostajecie w kolorze aluminium. Wszystkie te śrubki świecące, które widzicie, to są wszystko śrubki ze stali nierdzewnej. Także pan Marek nie idzie na łatwiznę, to nie są śrubki marketowe, uwierzcie mi, bo te śrubki na przykład to są śrubeczki, wkręty, nie nakrętki. Nakrętka jest z tym kołnierzykiem nylonowym, czyli antyodkręceniowa, ale tu jest wkręcony robaczek, czyli taka śrubka bez łebka, tak? Z takim otworkiem w środku na kluczyk, tu bodajże chyba imbusowy, czyli to nie są śrubki z marketu. Nie. Tutaj naprawdę pan Marek nie oszczędza na materiałach. Co dalej, co do konstrukcji? O, to jest bardzo ważne. Zobaczcie. Wy tego pewnie nie widzicie, ale pokażę wam, gdzie ewentualnie patrzeć. Czyli pod nakrętką i od strony, gdzie tu jest ten bloczek, od strony nóżki, każdy element, tak samo jak i ta śruba pociągowa, tutaj ma takie dwa pierścienie dystansowe, żeby, no bo z jednej strony się musi trzymać, skoro z drugiej się wkręca, ale musi się trzymać obrotowo. Czyli pomiędzy pierścieniami dystansowymi a bloczkiem wszędzie są, czyli wszystkie te części, które zmieniają swoje ustawienie w czasie, gdy podnosimy bipod lub opuszczamy, jak poziomujemy karabin, tam wszędzie są podłożone nylonowe podkładki. I to też są nylonowe podkładki. Nie wiem, czy takie można kupić, czy to nie jest dorabiane. Ale nie będę się mądrzył, bo tego nie wiem, czy pan Marek dorabia te podkładki, czy gdzieś udało mu się znaleźć pasujące. Co do samej jakości wykonania. Domniemam, że nogi, że konstrukcyjnie tutaj, zwłaszcza nogi, zostały wycięte z takiego cełownika aluminiowego, ale
Słuchajcie, ja się przyglądałem pod szkłem powiększającym. To jest wszystko tak misternie powycinane, że jedno z dwóch. Albo jest to cięte na frezarkach CNC, albo jest to cięte laserowo. Nie mam pojęcia. Nie rozmawiałem z panem Markiem na ten temat, nic mi nie powiedział, ale jest naprawdę, słuchajcie, zrobione perfekcyjnie. Tutaj każda krawędź, krawędzie nie są ostre, ale nie są i też takie brzydko wyoblone. One są takie, tak jak powinny być. Czyli, no, kurde, no powiem wam, żebym się skićkał, to nie jestem w stanie do niczego się przyczepić. To jest naprawdę produkt taki wow, na najwyższym poziomie. Ja, jak widzieliście wcześniejsze moje filmy, ja mam taki srebrny, no, ja może go zaraz nawet pokażę wam. Ja mam taki srebrny, ja go sobie robiłem sam. Bardzo dużo czasu mi się zeszło, bo to wszystko było robione ręcznie. Nawet te otwory wycinałem i wypiłowywałem ręcznie, bo od niedawna mam frezarka, ten bipod powstał no już jakiś czas temu. No to mój przy tym wygląda naprawdę, zobaczcie, topornie. To nie ta jakość. Co do powłoki. Nie wiem, jak twarda jest ta powłoka, bo anodowanie można robić na kilka różnych sposobów. Są tak zwane powłoki twarde i tam jeszcze chyba ze dwa rodzaje innych powłok. Powiem tak, na pewno wizualnie jakość tej anody, tej powłoki jest dużo, dużo lepsza niż anodowanie na tym adapterze UTG. Czyli tutaj też pan Marek musiał znaleźć naprawdę jakiś warsztat, który robi to profesjonalnie i jak się na to patrzy, to naprawdę dobrze jest to wykonane. Jak widzieliście tam na fotkach, które wrzucałem, już był przykręcany karabin. Karabin jest bardzo ciężki, ten, który widzieliście. I powiem wam, że mam wrażenie, że jest stabilniejszy, jeżeli chodzi o możliwość uginania tego bipodu, niż mój bipod. Czyli prawdopodobnie tu pasowania, gdzie są te nakrętki, są bardzo ciasno zrobione. Jeszcze jedna ważna rzecz, bo się możecie zastanawiać. Te śruby motylkowe, które tu widzicie, jedna, druga. Ta dolna śruba służy oczywiście do unoszenia i dociskania, jak wsuwamy w szynę UIT w karabinku, tak? No to musimy sobie zluzować ten elemencik i to jest właśnie ta śruba, potem nią dociągnąć. To samo jest z tą większą klamką. Ona służy do zmieniania oporu, możliwości przechylania karabinu, widzicie? Tak, tak, w prawo, w lewo. I tu możemy sobie dokręcać, aż praktycznie do zatrzymania. Jak odkręcimy, to chodzi luźniutko, czyli możemy sobie karabinem manewrować na boki i potem możemy zwiększać tak jakby sztywność, możliwość tego przechylenia karabinu. Te klamki pan Marek też nie kupił od żadnego Chińczyka. Ja tutaj, jak się dobrze przyjrzę, to wam powiem. To są klameczki LS-a włoskie. Co jest ważne w tych klameczkach? Ktoś by sobie mógł pomyśleć, że no dobra, ustawię kąt karabinu, będę chciał go dokręcić, tak? I na przykład te ramię stanie w pionowo w górze, albo gdzieś tam się będzie opierało nam o łoże karabinu. Nie. Te klameczki są tak sprytnie skonstruowane, że klameczka ma tu taki guzik. I w momencie, kiedy na przykład klamka by zatrzymała się w tej pozycji, czyli kolidowałaby z karabinem, to my możemy, naciskając ten guzik, tak jakby zmienić pozycję tej klamki. Tam jest w środku taki mechanizm, taki wielowpustowy, który jest właśnie w ten sposób tak jakby odblokowywany, że dokręcając, no patrzcie, dokręcę teraz tak dość mocno, tak, przeszkadza karabinowi, więc naciskam ten guziczek. Przepraszam, bo to jedną ręką się ciężko robi. Znaczy dobrze się robi kciukiem, tak? I ustawiam sobie tą klamkę w takiej pozycji,
w jakiej nam pasuje, w jakiej jest wygodnie, w jakiej nie koliduje nam czy z bronią, czy z naszą postawą na stanowisku, tak? Czyli to samo ma ta klamka. Też ma taki dzyndzelaszek. Jak wam pokazać? I też mogę zmienić jej ustawienie względem bipodu. Pod filmem linkuję wam stronę internetową pana Marka. A, zanim. Co jeszcze wiem? To jest wersja standard i to wersja druga, jak widzieliście na zdjęciu, poprawiona. Czyli pan Marek, robiąc pierwszą, widać, uznał, że ma jakieś niedociągnięcia. To jest wersja druga poprawiona. Z tego, co... bo tam chwileńkę żeśmy z panem Markiem rozmawiali sprzed zakupem. Z tego, co wiem, pan Marek robi przynajmniej dwa warianty, o ile nie trzy. Zaraz wam powiem. To jest taki wariant standardowy. Standardowy. Na czym polega jego standardowość? No, gabaryty, tak? Długość nóg. Pan Marek robi też bipod, który ma dużo dłuższe nogi. Pan Marek mówi, że to jest typowo do longshotu dedykowany, chociaż no, można go używać i w innych przypadkach. I ja się wahałem właśnie nad tym, czy brać ten szerszy, no bo normalną rzeczą jest tak, że czym szerszy, tym stabilniejsze podparcie. Ale pan Marek mi zwrócił na to jedną uwagę, że gdybym wybrał ten szerokim rozstawem nóg, z tymi długimi nogami, mogłoby się okazać, że strzelając na strzelnicy, na których strzela się ze stołów, a nie w pozycji leżącej, czyli mamy podparcie broni ograniczone szerokością stołu, mogłoby się okazać, że nogi są szersze niż stół. Czyli mamy ekstra bipod, a nie możemy we wszystkich zawodach startować, w jakich byśmy chcieli, bo ogranicza nas stół, tak? I o ile, nie wiem, czy mi się coś uroiło, czy nie, ale wydaje mi się, że pan Marek ma jeszcze jedną wersję bipodu, trzecią, taką ultra light, ale tutaj nie wiem, tutaj to też sobie ewentualnie w razie kontaktu ustalicie z panem Markiem, jakie ma te bipody dostępne i jaki wam by był najprzydatniejszy. Także myślę, że już nic więcej wam nie dopowiem w tej materii. Co mi się udało wam powiedzieć, to opowiedziałem. Co mi się udało pokazać, to pokazałem. Pod filmem linkuję, tak jak powiedziałem, stronę do pana Marka. Na stronie znajdziecie sobie kontakt do pana Marka. I jak komuś potrzebny naprawdę ekstra bipod, to polecam, bo jest super. Trzymajcie się, hej.